Prawie 100 tysięcy złotych. Tyle w sumie przelał mężczyzna, który odebrał telefon od osoby, która przekonała go, że jego pieniądze są zagrożone. Gdy to zrobił, przestępcy natychmiast wypłacili gotówkę w bankomacie. Dzięki czujności pracownicy banku, katowiccy policjanci bardzo szybko mogli podjąć interwencję. Do tej pory udało się odzyskać tylko część tej kwoty. Jak przyznają funkcjonariusze, codziennie do komendy wpływa kilkanaście zgłoszeń mówiących o podobnych tego typu akcjach. Przestępcy są do tego specjalnie szkoleni. To ich sposób na łatwe i szybkie zarabianie nierzadko olbrzymich kwot. Katowice policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 lat, którzy oszukali metodą na legendę. Zadzwonili do mieszkańca Katowic, informując go, że jego pieniądze zdeponowane w banku są zagrożone. Polecili mu również przelać pieniądze na tak zwane konto techniczne, żeby jego środki były bezpieczne. Mężczyzna wykonał dwa przelewy na łączną kwotę prawie 100 tysięcy złotych. Zaniepokoiło to pracownicę banku, która opiekowała się kontem mężczyzny, gdyż przelewy na tak wysoką kwotę nigdy nie miała miejsca. I tutaj ta czujność i szybkie zaalarmowanie policji spowodowało, że mężczyźni zostali zatrzymani praktycznie kilkanaście minut po wypłaceniu pieniędzy z bankomatu. Ci zatrzymani w Katowicach trafili do aresztu. Na czas prowadzonego postępowania zostali objęci policyjnym dozorem, zakazem kontaktowania się i opuszczania kraju. Grozi im do 8 lat więzienia.